Piątek, 30 września, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. W kalendarzu już jesień, aura za oknem już o tym przypomina. Na szczęście w mieszkaniach niebawem kaloryfery będą ciepłe. W Tarnobrzegu rusza bowiem sezon grzewczy. Umownie przyjmuje się, że sezon grzewczy rozpoczyna się w październiku. Jednak to, kiedy kaloryfery powinny być ciepłe, zależy głównie od temperatury na zewnątrz. Dawniej było tak, że wojewoda ogłaszał sezon grzewczy i wtedy rozpoczynaliśmy. Dzisiaj jest to na zasadzie największych odbiorców, czyli spółdzielni mieszkaniowych. To one właściwie mają największe zasoby cieplne i one w pewnym sensie uruchamiają, otwierają ten sezon grzewczy. W związku z coraz niższymi temperaturami, szczególnie w nocy, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu podjęła decyzję o włączeniu ogrzewania. 27 września Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła tak zwany sezon grzewczy. Systematycznie napełniamy i odpowietrzamy instalacje w budynkach, w całych naszych zasobach w Tarnobrzegu, w Skopaniu i w Nowej Dębie. Dostawcą ciepła w Tarnobrzegu jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny. Firma ta na tarnobrzeskim rynku pojawiła się w październiku 2013 roku. Przez ten czas wykonała szereg inwestycji mających poprawić bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej. Już od 3 lat razem ze spółdzielniami, z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową, jak i ze spółdzielnią Siarkowiec realizujemy podstawowe zadanie, czyli dostawę ciepła do Państwa mieszkań. W ciągu tych 3 lat zmodernizowaliśmy już swoje obiekty, zmodernizowaliśmy sieci cieplne. To wszystko, aby polepszyć i jeszcze bardziej udoskonalić podawanie ciepłej wody. Mam nadzieję, że również ten sezon będzie nieprzerwany, nieawaryjny, z dużą dawką ciepła. Aby taki był, trzeba się odpowiednio do niego przygotować. Prosimy zatem mieszkańców, ażeby odkręcili zawory termostatyczne na maksymalny nastaw, to jest 5. Pozwoli nam to w dużym stopniu przyspieszyć i odpowietrzanie instalacji i dopływ tego czynnika grzewczego do wszystkich mieszkań w naszych budynkach. Oczywiście wszelkie jakieś wady techniczne, wycieki zgłaszać do administracji albo spółdzielni, albo jeżeli ktoś ma podpisaną umowę z nami, to bezpośrednio do nas. No jeżeli zauważy również ktoś wyciek poza domem, to również prosimy o zgłaszanie takich sytuacji. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta tarnobrzescy radni dyskutowali o sytuacji w oświacie. Jeżeli popatrzymy na proces edukacyjny w tarnobrzeskich szkołach, można rzec, że jest bardzo dobrze i jest się czym chwalić. Wyniki matur czy też duża ilość programów unijnych, w które angażują się placówki edukacyjne, mówią same za siebie. Gorzej wygląda to od strony ekonomiczno-finansowej, bowiem w Tarnobrzegu, podobnie jak i w innych miastach, wciąż dokłada się do oświaty. Jak było w minionym roku szkolnym? W roku minionym sytuacja w tarnobrzeskiej oświacie jakoś w zasadniczy sposób się nie zmieniła. Generalnie rzecz biorąc, liczba uczniów, tak jak w całej Polsce, ubywa, natomiast ten spadek nie jest jakiś taki drastyczny. W związku z tym nie można powiedzieć, że ubyło wiele etatów nauczycielskich. W poprzednim roku weszły przepisy dotyczące organizacji, specjalnej organizacji nauki dla dzieci z niepełnosprawnościami. One wymagają dodatkowych zajęć, godzin opieki zapewnianych przez specjalistów, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli. I to spowodowało, że w Tarnobrzegu tak naprawdę nauczyciele nie stracili pracy, wręcz nastąpił wzrost zatrudnienia. Jak mówiła podczas czwartkowego spotkania radnych naczelnik Kociuba, najważniejszym zadaniem dla samorządu Tarnobrzega jest dążenie do ustabilizowania sytuacji finansowej w tarnobrzeskiej oświacie przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania i skorzystaniu ze wszystkich możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Przed władzami i radnymi jednak poważne wezwanie. Wielkimi krokami zbliża się bowiem planowana przez rząd reforma oświaty. W tym momencie trudno jest odnosić się do projektu, trudno jest zakładać, w którą stronę ona pójdzie. Z tego, co wiadomo z przekazów medialnych, z tego, co mówi pani minister, ten kształt oświaty, reformy oświaty będzie nam jak gdyby z góry narzucony. Co prawda na samorządy spadną konkretne decyzje, ale dopiero po ogłoszeniu ustawy będziemy mogli
przymierzyć się, to znaczy my te przymiarki robimy cały czas, ale przymierzyć się, w jaki sposób możemy tą reformę zrealizować. Niektórzy reformy się obawiają, inni widzą w niej szansę na pewne uporządkowanie i rozwiązanie problemów w oświacie. Ważne, by zacząć o niej rozmawiać już dziś. To jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć się zastanawiać, zacząć myśleć, jak do problemu podejść, chociażby jak podejść do sieci szkół, bo wiem, że już się zaczynają rodzić takie różne pomysły. My powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność, tę najgorszą, kiedy będziemy musieli wysupłać ostatnie pieniądze na przygotowanie szkoły podstawowej dla młodego człowieka, który właśnie do tej szkoły przybędzie. Wiele samorządów wskazuje, że jest niedofinansowanie oświaty jako takiej. Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązania, które rząd przedstawi, będą służyć temu, żeby samorząd mógł te zadania w dobrej jakości wykonywać. Myślę, że to się cały czas daje zauważyć, że pieniądze nie pójdą za reformą. Jeżeli mamy jechać finansowo w dół, bo tak jak mówię, w jakim sensie pieniądze są ważne i bez pieniędzy też się nie da odpowiednio kształcić, bo potrzebne są środki na pomocy praktyczne, na samą jakość szkół, na wynagrodzenia nauczycieli, to jednak udowadniamy tutaj, że ta różnica jest dosyć istotna i że nie zawsze to się pokrywa. I dlatego nie rozumiem, dlaczego my jako radni Tarnobrzega mielibyśmy się już dzisiaj teraz obawiać, jeżeli wiemy, że sytuacja jest tragiczna i musimy coś zrobić, a jak nie my, to nasi następcy, bo inaczej staniemy w końcu już pod taką ścianą, że już się dalej nie da funkcjonować. Dzisiejsza reforma, która jest odbierana jako coś złego, wydaje mi się, że jest szansą dla oświaty, która po iluś tam latach od reformy tamtej do dnia dzisiejszego, nie tylko Tarnobrzeg, ale myślę, że wszystkie miasta mają problemy, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne. I ta reforma, która przed nami jest, wbrew temu, co wszyscy mówią i słyszę w telewizji, a jako długoletni samorządowiec uważam, że jest to wielką szansą dla samorządu, żeby uporządkować sprawy w oświacie. Dlatego dzisiaj ja bym nie straszył reformą oświaty, która jest przed nami, tylko bym raczej starał się zastanowić, jak można ją wykorzystać, jak można ją przeprowadzić w Tarnobrzegu, żeby przynajmniej w tej chwili odetchnąć od pewnych problemów, które przez wiele lat się nawarstwiły. Podczas sesji pojawił się również temat ubezpieczenia dzieci w bieżącym roku szkolnym, który wciąż budzi wiele wątpliwości u rodziców posyłających swoje pociechy do szkoły. Ubezpieczycielem grupowym w tym roku jest wyłoniona w drodze przetargu firma Ergo Hestia. W myśl zasady właśnie, że duży może więcej, taki przetarg dla całego miasta powoduje, że ta firma, która wygrywa, ona musi dać warunki znacznie korzystniejsze i jej się to opłaca ze względu na ilość. W tym sensie opłaca się to wszystkim, dlatego że stawki, które my żeśmy uzyskali, są naprawdę dobrymi stawkami. Kwota ubezpieczeniowa, która jest tą kwotą bazową, jest wyższa przy tego typu stawkach, a jeżeli chodzi o katalog ubezpieczeń, on jest naprawdę stuprocentowy, tak jak w innych firmach. Może nieszczęśliwym trafem było to, że nie wszyscy dyrektorzy znali jak gdyby cały katalog ubezpieczeniowy i nie potrafili odpowiedzieć precyzyjnie rodzicom na to pytanie, czy rzeczywiście są złamania, skręcenia i inne typowe wypadki, które najczęściej zdarzają się w szkole, czy są w tym katalogu. Ja tu pragnę Państwa uspokoić, są wszystkie w tym katalogu i on jest naprawdę adekwatny do tego, do tych wszystkich standardów, które powinny firmy ubezpieczeniowe spełniać. Wypadek na przejeździe kolejowym, podpalenie budynku, ewakuacja uczniów, a wszystko to w rejonie Tarnobrzeskiego Dworca PKP. To kilka epizodów, w jakich wzięły udział służby ratownicze w ramach ćwiczeń obronnych TOR 2016. Wieloczęściową akcję promującą szeroko pojęte bezpieczeństwo zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu. Celem działań było sprawdzenie stanu przygotowania służb ratowniczych w sytuacji kryzysowej. Każda ze służb miała przećwiczyć pewną symulację, które pozwoliłyby nam skoordynować siły i w razie prawdziwych wydarzeń moglibyśmy po prostu płynnie je przeprowadzić i skutecznie zakończyć z jak najmniejszym uszczerbkiem dla życia, zdrowia mieszkańców. Urząd Miasta ma obowiązek co jakiś czas przeprowadzić jakieś ćwiczenia, nie wiem, raz na rok czy raz na dwa lata. Takie ćwiczenia pod kątem obronnym na terenie miasta, żeby sprawdzić
wykorzystanie sił tutaj w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, w razie jakichś katastrof. W ćwiczeniach wzięło udział 20 policjantów, zawodowi strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, jednostki ochotniczej straży pożarnej, służba ochrony kolei, ratownicy medyczni oraz uczniowie. Działania przeprowadzone zostały zgodnie z przygotowanym scenariuszem planu sztabowego. Pierwszy epizod to była katastrofa kolejowa, uderzenie drezyny kolejowej w samochód osobowy, 4 rannych. Takim drugim epizodem, w którym brały udział jednostki straży pożarnej, to był pożar dworca, gaszenie pozorowanego pożaru wewnątrz i na dachu. Ze strony policji była symulacja, było zatrzymanie mężczyzny, który pojawił się na dworcu PKP. Został obezwładniony, zatrzymany przez policjantów. Choć były to tylko ćwiczenia, opisane zdarzenia mogą mieć miejsce w rzeczywistości. Uderzenie samochodu, taka sytuacja może się zdarzyć, takie się zdarzają, może nie tak często, ale jednak, no i typowy pożar, w tym wypadku to był pożar dworca tutaj kolejowego. Jest to budynek, można powiedzieć, zabytkowy, więc tak ewentualnie zawsze istnieje takie obiekty, szczególnie obiekty, które są opuszczone, który jest mały dozór osób, a tutaj ruch, jak wiecie Państwo, jest niewielki. Może się zdarzyć taka sytuacja i może dojść do takiego pożaru. No i te jednostki tutaj Straży Pożarnej między innymi to ćwiczyły. W ramach ćwiczeń zarządzono również ewakuację uczniów w związku z upozorowanym pożarem, jaki wybuchł w budynku szkoły. Oferty pracy, szkoleń, edukacji. To wszystko czekało na tych, którzy przybyli do Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie na targi zorganizowane przez Młodzieżowe Centra Kariery OHP w Nowej Dębie i Gorzycach. Na targach edukacji i pracy, które z takim rozmachem w Nowej Dębie odbywały się po raz pierwszy, zaprezentowało się ponad 30 wystawców. Mamy zarówno tutaj wystawców związanych z sektorem edukacyjnym, szkołami wyższymi, średnimi, ale są również oferty, wystawcy również z ofertami pracy tymczasowej oraz długoterminowej, również zarówno w najbliższej okolicy, jak i będą oferty pracy za granicą również tutaj na miejscu przedstawiane uczestnikom tych targów. Targi są kierowane przede wszystkim do osób młodych, powiedzmy tutaj takim wyznacznikiem będzie wiek około 30 lat, ponieważ gros ofert pracy będzie właśnie dla nich, aczkolwiek jeżeli przyjdą osoby starsze, to również mogą liczyć na pewnego rodzaju oferty zatrudnienia. Na sali w Zespole Szkół nr 2, który przyłączył się do organizacji przedsięwzięcia, pojawiło się sporo młodych ludzi zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji. To jest świetna okazja, aby młodzież mogła się zapoznać z ofertami innych instytucji i szkoleniowych, edukacyjnych, zapoznać się z rynkiem pracy, ze sferą biznesu. Także jest to oczywiście bardzo korzystne. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa z uwagi na to, że mają tutaj szansę pokazać się firmy, które coś oferują dla pracowników, poszukują pracowników. Jest kilka ofert, to cieszy, że jednak to bezrobocie mamy coraz niższe. W nazwie to są targi pracy i edukacji, także
szkoły. Nasza szkoła to jeszcze tym bardziej cieszy. Zespół szkół numer 2 się dosyć mocno tutaj promuje. Zresztą ma co pokazać, ma co zaoferować, więc tym bardziej to nas jako organu prowadzącego cieszy. Z ofertami pracy tymczasowej i długoterminowej przyjechali przedstawiciele Agencji Pośrednictwa Pracy z Mielca. Zajmujemy się rekrutacją do różnych firm z różnych branż na terenie Mielca i nie tylko. Także obecnie dzisiaj na przykład bardzo mocno poszukujemy operatorów maszyn CNC, nie wiem, kelnerów, pracowników produkcji, ale także pracowników na wyższe stanowiska typu konstruktor, automatyk, technolog, inżynier procesu. Także właściwie wszystkich zachęcamy do aplikowania do nas, do ADECO. Wiadomo, że często na te wyższe stanowiska jakieś doświadczenie jest potrzebne, natomiast szczerze mówiąc są też firmy, które są chętne do przyjmowania pracowników po to, żeby się czegoś nauczyli. Także też osoby bez doświadczenia są mile widziane. Na brak zainteresowania nie mogli narzekać przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Ich stoisko było oblegane przez młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby podjąć służbę w policji. Funkcjonariusze chętnie odpowiadali na ich pytania dotyczące warunków, jakie muszą spełnić. A tych wymogów jest naprawdę bardzo dużo. Ta rekrutacja też jest bardzo złożona. Często młodzież nie wie, gdzie ma się udać z podaniem. Nie wie, jak w ogóle ta cała rekrutacja przebiega. My im tłumaczymy, że na początku należy złożyć pismo do komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z prośbą o przyjęcie do służby. Następnie komendant kieruje taką osobę na badania, oczywiście, wcześniej są oczywiście testy sprawności fizycznej, jest test wiedzy ogólnej, jest test psychologiczny, multiselect, który jest bardzo ciężkim egzaminem dla młodych ludzi, aby dostać się do policji, a na samym końcu są badania lekarskie. Oprócz propozycji zatrudnienia była również bogata oferta edukacyjna. Społeczna Akademia Nauk, która w tym roku otwiera wydział zamiejscowy w Tarnobrzegu, zachęcała uczniów do studiowania na ich uczelni. Nasza oferta jest bardzo szeroka, ponieważ nie dość, że prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie, jak również magisterskie. Magisterskie studia, jak również pozostałe, są prowadzone aż na 6 kierunkach. Jest to ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, administracja, logistyka i pedagogika. W tym roku możemy pochwalić się bardzo, że tak powiem, pozytywnym naborem i bardzo dobrym. Jako jedyna uczelnia tutaj w Tarnobrzegu jesteśmy akademią, więc to jest już tuż przed uniwersytetem i myślę, że no zapraszamy serdecznie. Jak to się mówi, z akademią zawsze będzie można więcej. Później w przyszłości ewentualnie gwarantujemy też możliwość doktoryzowania się aż na 3 kierunkach. Ofertę edukacyjną zaprezentował również gospodarz imprezy, czyli Zespół Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie. Realizujemy takie podstawowe kierunki, w których od lat kształcimy. To jest technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik mechanik, obrabiarki CNC. Oczywiście otworzyliśmy od 1 września również nowy kierunek, to jest technik technologii szkła. To jest oferta dla szkół technicznych. Mamy również kształcenie w szkołach zawodowych i w szkole zawodowej kształcimy operatorów CNC oraz klasy wielozawodowe. W chwili obecnej prowadzimy nabór do szkół, kursów dla dorosłych i tutaj nasza oferta również jest w ramach kursu CNC. Otwieramy nowy kierunek, mianowicie opiekun medyczny i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Zainteresowani mogli skorzystać także z szerokiej oferty szkoleń, kursów, jak również porad z zakresu prawa pracy czy pozyskania pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. Swoje stoiska zaprezentowały też warsztaty terapii zajęciowej z Gorzyc oraz Nowodębski Dom Pomocy Społecznej. Na wykłady i warsztaty w ramach drugiej edycji Podkarpackich Dni Biznesu zaprosił wszystkich przedsiębiorców z województwa podkarpackiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. W Tarnobrzegu spotkanie odbyło się w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedsiębiorców i pracodawców, ale również do osób, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w naszym województwie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce w ten sposób wesprzeć rozwój przedsiębiorczości, wykorzystując potencjał kadrowy Podkarpacia. Jest to tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli wpływanie na zmianę pewnej rzeczywistości poprzez pokazywanie pewnych perspektyw i możliwości rozwoju
zawsze jeżeli ktoś wyniesie jakieś dodatkowe swoje spostrzeżenia, wnioski z tego typu szkoleń, jest to tak jak gdyby wartość dodana, pomysł nowy na być może jakąś innowacyjną działalność przy wsparciu TAR-u, możliwość wynajęcia pomieszczeń, czy zapoznania się z ofertą szkoleniową, która na co dzień jest bardzo przydatna. Jest to zupełnie społeczne działanie wynikające z wewnętrznej aktywności organów administracji na poziomie Rzeszowa. Tematy spotkań, wykładów oraz warsztatów organizatorzy dostosowali do potrzeb przedsiębiorców. Jest to zarówno tematyka ZUS-owska, jak i tematyka inwestycyjna na poziomie TAR-u i funduszy pożyczkowych, także bezzwrotnych pożyczek ze strony Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Nie zabrakło również aspektu psychologicznego. O stresie i wypaleniu zawodowym mówiła psycholog Bożena Andrychowicz. Bardzo dużo robię szkoleń dla biznesu, ponieważ przedstawiciele biznesu szczególnie są narażeni na stres. I ten stres, taki permanentny, długoterminowy, owocuje w końcu wypaleniem zawodowym. To znaczy, że nie chce nam się wstać rano, wyjść do pracy, że mamy po prostu wszystkiego dosyć. Ale z tym można sobie poradzić, z tym można coś zrobić, tylko po prostu potrzebna jest pomoc. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedsiębiorców z branży transportowej na kolejne spotkanie w ramach Podkarpackich Dni Biznesu 3 października do oddziału ZUS w Rzeszowie. Na Podkarpaciu powstaje nowa turystyczna atrakcja – Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego. Będzie on obejmował szereg miejscowości, w tym przedwojenne obiekty na terenie Nowej Dęby. Nowa Dęba jako gmina jest członkiem tzw. Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i bierze udział w projektach, które mają za zadanie wyznaczać szlaki turystyczne w różnym zakresie. W związku z tym, że jest to miasto, które powstało równolegle z wytwórnią amunicji nr 3, budowaną w latach 1937-1939, idealnie wpisuje się w szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego, jaki przygotowuje organizacja turystyczna. W jednej z prac doktorskich, autorem której jest pan Marcin Furtak, która nosi tytuł Centralny Okrąg Przemysłowy, Architektura, Urbanistyka, Nowej Dębie jest poświęcone kilka stron, gdzie są opisane wszystkie obiekty. Chciałem powiedzieć, że na terenie Nowej Dęby znajduje się jedna z perełek urbanistyki, takiej przemysłowej. Jest to narzędziownia, która leży dzisiaj w strefie ekonomicznej, a kiedyś była to narzędziownia wytwórni amunicji numer 3. Mamy też takie obiekty tutaj jak wieża ciśnień, która jest bardzo charakterystyczna, czy trampolina, która jest za nami, która jest takim symbolem. Mamy też budownictwo mieszkaniowe. Osiedle mieszkaniowe powstało jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Pojawiły się bloki robotnicze na ulicy Mickiewicza, osiedle bliźniaczych domków dla majstrów na ulicy Leśnej, wille kierownicze oraz bloki dla inżynierów i urzędników w obecnym centrum miasta. Było wyraźnie podzielone na majstrów, którzy mieszkali w swoistego rodzaju willach, takich bliźniaczych. Mamy bloki dla robotników, gdzie mieszkania miały najwyżej 36 metrów kwadratowych, gdzie były wspólne pralnie, wspólne łaźnie. Mamy też bloki dla kadry inżynierskiej czy kierowniczej, gdzie mieszkania miały około 100 metrów kwadratowych i 110, gdzie była i służbówka, i były łazienki czy ubikacje. Na terenie miasta mieści się również willa kierownika wytwórni amunicji podpułkownika Jana Szypowskiego, tak zwana Paulusówka. Skąd się wzięła nazwa Paulusówka? Stacjonowało tu przed wyjściem na Stalingrad wojsko niemieckie, armia Paulusa. Czy Paulus tu mieszkał? No, zdania są różne na ten temat. Niemniej zwyczajowo tak się przyjęło i tak się u nas mówi. Ta willa jest do dzisiaj, służy jako przedszkole. Wszystkie obiekty, które powstały w ramach COP-u, takie jak budynek szpitala, narzędziownia, basen ze skocznią, bloki mieszkalne, są funkcjonalne i służą do dzisiaj. Nowa Dęba jest miastem młodym, nie ma starówki czy tradycyjnie rozumianego rynku. Niemniej ma te obiekty copowskie, które są bardzo charakterystyczne. Szlak ma na celu upamiętnienie tego dziedzictwa, jakie pozostało. To także szansa na turystyczny rozwój północnej części województwa.
W ramach PROT-u mają być ustawione na terenie miasta dwie tablice informujące w ogóle o szlaku na terenie województwa podkarpackiego oraz informujące o tym, jakie obiekty copolskie znajdują się na terenie miasta. Mają też na wjazdach do miasta być ustawione znaki informujące, że wjeżdżamy do miasta copolskiego. Oczywiście nie ma to charakteru takiego muzealnego czy typu szlaku jak architektura drewniana, gdyż te obiekty są wszystkie funkcjonalne, ale każdy, kto przyjedzie, będzie mógł zapoznać się z informacją na ten temat i będzie sobie mógł podjechać pod jakiś obiekt, zobaczyć i wyobrazić, jak to było w latach 37-39 na tym terenie. Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego ma być gotowy do końca bieżącego roku. Na jego trasie poza Nową Dębą mają znaleźć się m.in. Stalowa Wola, Skopanie, Dębica, Mielec i Sędziszów Małopolski. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w projekcie Akcja Aktywacja, który oferuje szkolenia oraz staże zawodowe. Pozostało jeszcze tylko 5 wolnych miejsc. Akcja Aktywacja skierowana jest do młodzieży w wieku od 18 do 24 lat, która obecnie nie pracuje ani nie uczestniczy w żadnym kształceniu czy szkoleniu. Projekt przeznaczony jest dla osób z Tarnobrzega i okolic. Projekt zakłada przede wszystkim zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Jeżeli osoba wybrała złe kwalifikacje zawodowe i chce się przekształcić lub zdobyć kolejne kwalifikacje, będzie miała taką możliwość w naszym projekcie Akcja Aktywacja. Osoba sama wybiera, czy chce zostać piekarzem, cukiernikiem, czy operatorem CNC, koparko ładowarki, czy wózka widłowego, czy pracownikiem magazynu. Wybiera taki zawód, my ją szkolimy, zdobywa uprawnienia i później ma staż zawodowy u pracodawcy, płatny staż zawodowy. Uczestnicy w ramach projektu będą mogli m.in. wziąć udział w zajęciach z doradcą zawodowym, przejść kurs językowy, komputerowy oraz prawa jazdy kategoria B oraz skorzystać z porad psychologa. Ośrodek Szkolenia Zawodowego zwraca uczestnikom koszty dojazdu na zajęcia i staże, oferuje wyżywienie, a także zapewnia ubezpieczenie. Trwa teraz właśnie rekrutacja na ten projekt do końca października i projekt rusza od listopada. Żeby skorzystać z naszego projektu Akcja Aktywacja, należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP przy ulicy 11 listopada 8 w Tarnobrzegu koło Kauflandu. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Środowiskowy Dom Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza zarówno dzieci, jak i dorosłych na zajęcia, które odbywać się będą w trakcie roku szkolnego. Wśród tak bogatej oferty każdy na pewno znajdzie coś interesującego dla siebie. To miejsce, w którym nie tylko dzieci po szkole, a dorośli po pracy mogą miło, aktywnie i twórczo spędzić czas. Wachlarz zajęć, który proponuje, jest bardzo szeroki. Warsztaty ruszają od 1 października. Proponujemy zajęcia z zakresu plastyki dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, ale również i dla przedszkolaków. Dla przedszkolaków również będą zajęcia rytmiczne. Dla osób starszych proponujemy zajęcia taneczne, gimnastykę, zumbę, zajęcia muzyczne, no i oczywiście zajęcia modelarskie. Nie zabraknie również zajęć z dekupażu, czyli techniki zdobiącej polegającej na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Dekupaż cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Coraz więcej kobiet chce i ma taką potrzebę uczestniczyć w tych zajęciach, także oczywiście będzie w tym roku też dekupaż. To jednak jeszcze nie wszystko. Nowością w tym roku będzie to, że z chwilą czasu otworzymy studio nagrań, więc również będą mogły osoby zainteresowane skorzystać z naszych usług. Tam będziemy nagrywać dzieci, będziemy nagrywać, na przykład mamy zespół seniora, też będziemy chcieli nagrać, żeby bardziej upowszechnić ich działalność, ich pracę. Będziemy wychodzić na zewnątrz, będziemy proponować krótkie reklamy, jeśli będzie taka potrzeba. Po prostu zobaczymy, jaki będzie odzew środowiska. W klubach osiedlowych już ruszyły zajęcia plastyczne i gimnastyczne. Chętni mogą jednak dołączyć do grupy w każdej chwili. Ci, którzy wcześniej uczęszczali na zajęcia breakdance, będą mogli kontynuować je w tym roku w klubie osiedlowym na Serbinowie. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie internetowej Środowiskowego Domu Kultury. Tam również znajduje się bezpośredni kontakt do prowadzących zajęcia.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wraz z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu zawsze chętnie przeprowadzają spotkania z młodzieżą na temat bezpieczeństwa. Takie odbyło się ostatnio w Popularnym Rolniku. Spotkania przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Policji z młodymi ludźmi mają na celu przede wszystkim uzmysłowić im, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich na drodze, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność na niej jest ograniczona. Spotkanie rozpoczął Roman Szaro z Komendy Miejskiej Policji, który nie tylko przypomniał o zasadach bezpieczeństwa, ale również dzięki slajdom pokazał, jakie tragiczne skutki mogą mieć brak rozwagi i ostrożności na drodze. Mówić o bezpieczeństwie zawsze warto i wykorzystywać tego należy każdą nadarzającą się okazję. Dzisiaj w szkole uczniowie klas pierwszych, a więc osoby, które przede wszystkim uczestniczą w ruchu drogowym jako osoby piesze, rowerzyści, motorowerzyści, stojący u progu uzyskania prawa jazdy, mogli skonfrontować swoją wiedzę, swoje umiejętności z realiami. Starałem się im przedstawić problem dotyczący tak zwanego syndromu młodego kierowcy, a więc ku przestrodze opowiedzieć właśnie o tych zachowaniach, które najczęściej skutkują później tragediami na naszych drogach, a więc o braku doświadczenia, o przecenianiu swoich możliwości, o skłonnościach do ryzykownych zachowań, o tym, że na drodze zbyt często po prostu jazda przeistacza się w świetną, w cudzysłowie, świetną zabawę, w rywalizację, popisywanie się przed rówieśnikami. To jest mieszanka wybuchowa. Po wykładzie młodzież miała okazję rozwiązać test i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego. Dzięki alkogoglom uczniowie przekonali się również, jak wygląda świat oczami osoby, która po spożyciu alkoholu decyduje się na przykład wsiąść za kierownicę. Jest to również ważna sprawa, żeby młodzież miała świadomość, że wbrew pozorom proste czynności po spożyciu alkoholu są bardzo niebezpieczne dla nich oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. Przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wręczyli wszystkim uczestnikom spotkania odblaski, które zdecydowanie zwiększą ich widoczność na drodze. W minioną niedzielę mieszkańcy tarnobrzeskiego osiedla Sobów wspólnie bawili się podczas święta pieczonego ziemniaka. Piknik rodzinny został zorganizowany na placu przy Szkole Podstawowej nr 11. Święto pieczonego ziemniaka mieszkańcy Sobowa obchodzili już po raz kolejny. Podobnie jak rok temu, tak i teraz pokazali, jak udanie można przygotować piknik dla całych rodzin, a przy tym przyjemnie spędzić popołudnie. Jest to już piąty piknik osiedlowy. Tradycje rolnicze w jakiś sposób podtrzymujemy, chociaż Sobów powoli staje się osiedlem miejskim. Ale niektórzy, to znaczy ziemniaki akurat uprawiają prawie wszyscy, więc trzeba jakoś na osiedlu się bawić. Rodzinny piknik uświetniły występy artystyczne. Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały dzieci z przedszkola nr 18, miejscowej szkoły podstawowej oraz małe mażoretki z grupy Blask. Na najmłodszych czekały dmuchańce, a także zabawy i konkursy przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, który przy okazji przekazywał informacje na temat tego, jak prawidłowo zachować się w ruchu drogowym. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wspiera wszelkie inicjatywy, gdzie promowane jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy na takich piknikach, czy również w akcjach w połączeniu z policją, ze strażami pożarnymi. Mamy dla dzieci przygotowany tor przeszkód oraz rozwiązywanie testu na kartę rowerową oraz dla dorosłych rzut piłeczką przy użyciu alkogogli, czyli specjalnych okularów, gdzie mamy spostrzeżenie rzeczywistości pod wpływem alkoholu. Dzisiejszy konkurs jest o tyle ciekawy, że tor przeszkód wiąże się z jak najdłuższym przejazdem, czyli osoba, która ma jak najdłuższy przejazd, zdobywa lepszy wynik. W programie pikniku znalazły się również pokazy karate, pokazy przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Sobowa, w tym także prezentacja sprzętu i wozów strażackich. Za symboliczną złotówkę każdy mógł skosztować różnych przysmaków, m.in. ciast domowego wypieku. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnych pieczonych ziemniaków. Osiedlowe święto połączono z uroczystym poświęceniem i oddaniem do użytku parku Olszynka. Diabeł już został wygoniony, ksiądz poświęcił, pan prezydent przeciął wstęgę i możemy się bawić. Inicjatorem i głównym organizatorem święta pieczonego ziemniaka był zarząd osiedla Sobów.
I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na program Bardzo Kulturalnie, Sport oraz Tacy My. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.